Cześć urzekające. Nagrywam to może jeszcze nie świadectwo, może jeszcze nie podsumowanie kursu o swoim talencie, o tym, co chciałabym robić, o odkryciu swoich marzeń. Ale chcę się z Wami podzielić tym, że zaczęłam ten kurs. Na początku było super ekstra, później miałam jakiegoś doła i nie robiłam. Trochę dlatego też, że ta sytuacja nieszczęsna z tą pandemią. Mam trójkę dzieci, oczywiście jestem na opiece, zajmuję się nimi, więc miałam trochę mniej czasu, bo dużo lekcji, dużo zajęć domowych i tak dalej, i tak dalej. To nie jest wytłumaczenie, to nie jest jakieś moje miganie się od tego. Ale po czasie, jak sobie ułożyłam plan dnia, kiedy lekcje, co mamy robić, jak to ma wyglądać i tak dalej, wróciłam z powrotem do tego kursu. Zaczęłam kolejne dni i wpadłam na pomysł, że skoro teraz siedzę w domu i pewnie będę siedzieć jeszcze długo, to może wreszcie spełnię swoje jedno marzenie, a więc zakupię sobie maszynę do szycia. No i po rozmowach tam z mężem nie ma problemu, zakupił. Przyjechał po pracy z maszyną. Ale cel tej maszyny był taki, że potrzebowaliśmy maseczek, więc stwierdziłam, że na maseczkach będę uczyła się szyć. No i jak się nauczyłam szyć, to stwierdziłam, że pójdziemy krok dalej. Uszyję dla rodziny, dla znajomych, dla ludzi w pracy, kolegów, koleżanek i tak dalej. I zaczęłam to rozdawać. Rozdawać w pracy, rozdawać znajomym, rozdawać pielęgniarkom, które pracują u nas w szpitalu. Zaczęłyśmy wozić do przychodni. Jedna z moich przyjaciółek zadzwoniła do mnie i mówi: słuchaj, Iwona, skoro ty tak rozdajesz te maseczki, a u nas w mieście jest akcja zbiórki na respirator przez Rycerzy Kolumba, a tym rycerzem między innymi jest też mój mąż. O, przepraszam, spadł mi telefon. Jest też mój mąż. To może zbierajmy datki do puszki. No pomyślałam, czemu nie? Ale poszliśmy krok dalej. Nasza kolejna przyjaciółka ma sklep. Jeszcze tego samego dnia zadzwoniłam do niej z prośbą, czy moglibyśmy te maseczki sprzedawać w sklepie. Oczywiście jako taką cegiełkę, kwota za tą maseczkę nie byłaby wpłacana do kasy, tylko do puszki. No, oczywiście ten cel respiratora, zakupu respiratora do naszego szpitala. Koleżanka oczywiście zrezygnowała ze sprzedaży swoich maseczek, z jakiegokolwiek zysku i tak dalej. Zgodziła się, mało tego, przyłączyła się do akcji i szyje dla nas. Dla nas, dla rycerzy, dla naszego miasta. Aby zebrać tą kwotę na ten cel. Dało mi to taką siłę do działania, że ja po prostu nie jestem w stanie nawet tego opisać. Prosta rzecz. Uszycie maseczki. Nie dość, że pomagasz ludziom, to ludzie pomagają sobie. Bo kupując tą maseczkę, wpłacają na respirator do swojego szpitala. Włączyliśmy w to ich kolejny sklep w innej miejscowości. Włączyliśmy to inny sklep. Szyjemy teraz we trzy. Szyją nasze rodziny. Dzieci tą gumki. Wszystko jest ok. Pieniądze powolutku wpływają, ale to wciąż za mało. Jadę do pracy, dlatego tak nie patrzę w telefon, tylko trochę na drogę. Jadę do pracy, bo między innymi sprzedajemy te maseczki w pracy. Nie nadążamy szyć. Pracuje nas około 100 osób i jak dostaniemy nowe tkaniny, nowe wzory, każdy chce jakąś inną i znowu wrzuca do tej puszki. To jest po prostu świetne. Pomoc, wsparcie, współpraca jest niesamowita. Między innymi odkrycie swoich jakichś tam talentów, tak? Do szycia
może do organizowania, może do pomocy i tak dalej. A to jest tylko dopiero drugi tydzień kursu. Boję się, co będzie, jak kurs się zakończy. Pewnie boi się też mój mąż tego, że nie wyrobi razem ze mną. Już mieliśmy takiego doła. Co tu zrobić? Nie mamy już pomysłów, jak tu dotrzeć do ludzi. To trzeba rozgłosić. Więc szukaliśmy znajomości, kto ma może w telewizji i tak dalej. Wysłaliśmy maseczki nawet do ojca Adama Szustaka. I mało tego, we swoim vlogu je założył. To już jest dla nas ogromny sukces i ogromna radość, jak się widzi osobę w maseczce, którą uszyłaś. To jest po prostu rewelacja. I kochane, jeżeli macie takie talenty, to jeżeli nie zaczniecie działać, nie zrobicie tego pierwszego kroku, nie kupicie sobie czegoś, nie poświęcicie swoich oszczędności. Ja nie mówię, żeby to było od razu coś drogiego i ja kupiłam jedną z najtańszych maszyn, aby po prostu się nauczyć. A nóż widelec. A jak nie będzie, to żeby mi nie było szkoda pieniędzy, szkoda, że wydałam na nią pieniądze i ona teraz stoi. Przydała się. Bardzo. Także i wy, spróbujcie. A nóż widelec się uda. Ja jestem ogromnie szczęśliwa. Zbieramy na ten respirator. Mam nadzieję, że uzbieramy tą kwotę, że włączą się jeszcze inni w tą zbiórkę i nam pomogą. A wam bardzo dziękuję i polecam ten kurs, polecam Urzekające. Wsparcie jest najważniejsze. Nie tylko rodziny. Ludzi obcych, znajomych, koleżanek i Urzekającej również. Dziękuję wam i mam nadzieję, że do usłyszenia. Pa!